Cześć, mam w tym dzisiejszym odcinku w poradniku, jak pobrać mody do FS19. Zacząłem grać 19 i nauczyłem się pobierać mody, więc chciałbym wam to pokazać, bo mapy się inaczej pobiera i mody też się inaczej pobiera. Więc wchodzimy sobie najpierw w internet. Na pewno widzicie moją myszkę, mam tu już przygotowane. Od prezes Ziaro będziemy sobie pobierać. Klikamy pobierz. Pobierz. Schodzimy na dół. Słuchajcie. On jest wydany nawet na YouTubie. Fornix Mota 19 Ursus. Co 385 do pobrania. I pokażę wam, jak pobrać jeszcze mapę, ale mapę pewnie będę musiał sobie. Tu nam piszą ten. Autorzy modele. Modelzyści tekstury, prezydiaro i te. Takie inne dźwięki. Na przykład. I tu mamy zawsze inaczej. I jest LS Word, jest LS Portal, jest LS Nowinki. LS Nowinki to się pisze? Tak, LS Nowinki. I o. I wyskakuje nam taka strona. Ja usuwam reklamę od razu. Tu jakaś bezsensowa reklama nam się ukazuje, więc ją skasuję. Nie chciałam odcinka, a ta seria z Gorilla V5 już nie będzie. Więc to była w ogóle seria taka, o, tylko będzie z 17 z 19. Będzie teraz tak nagrywane, że wszystko ładnie widzicie, a ja mogę i na jednej klawiatury używać. Słuchajcie, bo jest jeden problem, mi się pokazuje to. Czekajcie, bo ja tu mam krzywo. Krzywo mam to, czemu? Teraz mam prosto. Dobra, mam git. Bo mi się tu nie pokazuje. Mi się, słuchajcie, pokazuje tutaj. Dobra, my się widzimy, jak już to będzie. Dobra, już jesteśmy po krótkim cięciu i już, jak widzicie, od prezes Ziaro się pobiera. Bardzo szybko mój internet dziś tak fajnie idzie. Wszystkie fajnie mody pobiera. Cicho! I teraz się skupcie, bo wchodzimy sobie, klikamy ten, u was może być tutaj, ale klikam w to. I mamy od razu to. To omijamy, ogólnie klikamy jeszcze raz pobierz. Potem klikamy tu. Prawym przyciskiem myszy. Prawym. I mamy tu coś takiego. Tu coś takie, nie to. To coś takiego. Potem idziemy sobie tu. I tutaj o. I tak na. Tak, na wszystkie. I klikamy. I to nas przenosi gdzieś. A my się tu cofamy i dajemy jeszcze raz lewy przycisk, prawy przycisk myszy i dajemy kopiuj, kopiuj. Potem dajemy sobie dokumenty, My Games, Farming Simulator 19, mods. I dajemy kolejny raz prawy przycisk myszy i dajemy wklej. A potem usuwamy wszystko. Wchodzę do farminga. Pokażę wam zaraz, jak się pobierze mapka. Jak pobierać mapę. Nie mogę was jeszcze zniżyć. A co to za problemy techniczne? Czekajcie chwilę, bo tu zapomniałam. Okna już zamknąć, bo tu noc. A ja okna jeszcze nie zamknęła. Dobra, przybliżę wam. Omijamy tą scenkę w ogóle farmingowego. Jesteśmy już w menu. Jak macie dodatek edycję platyno, to tu macie. O, tu macie mody. Też. To też, ale to nie, bo inni mówią, o to i to każdy co prawie ma. Dobra. Teraz się skupcie, bo na przykład otworzymy sobie nowego save'a, na przykład tu. I szukamy se moda. Czy pobierałem tego Ursusa.
Właśnie, to był pas i nie wiem, czy on mi się pobrał. To jest też przypał trochę. Ale nie, powinien się pobrać. Powinien. Więc zlatujemy na sam dół, bo tam jest kategoria Ursus. Czy ją minęła? Nie, wózkony. O, tu mamy Maseja na przykład. Też od prezes Ziaro. Też jest bardzo fajnie. Polecam. O, tu mamy pobierane mody. O, na przykład takie coś, silnik konny. I niedługo będzie seria z 19, nie wiem, czy mówiłem, albo mówiłem, jak coś, dobrze, ci w komentarzach. Napiszcie fajny komentarz, poradnik, to będzie fajnie. O, jak widzicie, mógłby się pobrać, ale... Dobra, jest, mamy od prezes Ziaro. I klikamy start. I GR Mokrzyn. Mapa też jest GR Mokrzyn na... Ale w porta? Pobrałem sobie przed chwilą ją. Jakoś tak. A 10 minut na pewno będzie miał ten poradnik. Słuchajcie, nie będzie to jeden minutowy. O, jeszcze jemy już na starcie. Tu mamy jakieś łapanie. O, panie. Dobra, idziemy. Tu mamy ZTS-a. To już nieważne. I kupujemy sobie... Klikamy sobie tu. Nie wiem, czy to będzie właśnie w małych, czy dużych, czy średnich traktorach. Tak, w średnich traktorach to będzie. To 380. I tu mamy konfigurację. Kurde, zawsze. Jak ktoś... Wiem, jak to powiedzieć, ale to jest za trudne trochę. O, możemy na przykład sobie tutaj zmienić, tak? O. A to GPS, to nie będziecie mieli. Możemy rusterka dać na przykład takie. Błotniki z przodu. Na przykład, o, możemy mu dać napęd. Fajnie też, bez chlapaczy. Możemy mu dać chlapacze długie. Ja wezmę bez. Można dać naklejkę, o, 904. Czy 385 to jest, o, drzwi można mu dać na przykład, to też fajne. Stara maska, nowa maska, bez konsoli, konsola na przykład. My sobie weźmiemy z konsolą i dajemy kup. Teraz się tepniemy. To jest fajna ta mapa, bo jest takie, o. Dobra. Kurde, już zaświeciłem. Ogólnie... Teraz się podgłośnię. Czekajcie chwilę. Właśnie się jest, więc powinno być. Aha, bo ja mam na słuchawkach, sorry. Dobra. Więc tak się traktor prezentuje. Ursus 385. Koła są takie fajne. Dobra, 30 pewnie nawiedzimy, jakieś 31. Fajny traktor, ale to ma być poradnik, a nie testowanie modów, więc przejedziemy się i będzie git. Takie ma dźwięki oto. Też bardzo fajne, mi się podobają. Jak ten, dobra. To my... Jak w 17 chciałam powiedzieć, to my teraz opuszczamy. Możecie teraz widzieć, jakie mam gry. Gry mam fajne. Oczywiście tego Brawlstarsa już nie gram. Czasami sobie pogram, ale bardziej farming. Zakończ dajemy. A mogę też nie gram. Dobra, też znowu wchodzimy. Pamiętajcie, jak będziecie każdego jednego moda pobierać, to nigdy w życiu możecie mieć, ale farminga włączonego, tylko że jest potem problem z resetowaniem go, albo ja nie umiem na przykład resetować farminga, to też zależy, no.
Dobra, wpisujemy sobie na przykład też LF Portal. Albo wpisujemy sobie jaki chcesz, jakie chcecie mody, więc Leonia. Kraina FS 17. I tu mamy pierwszy link. Ja tej mapy nie znam, ja znam z live'u Venturio, jak grał tutaj. Więc ja sobie pobieram zieloną krainę i tu mamy też inne, jak wcześniej pokazywałam. I tu mamy jakie chcecie. O, Dąbica, Wola Brudnowska. Proszę bardzo. Na przykład tyle będzie. O, telefon dzwoni. Nie przejmujcie się. Dobrze, czekajcie, bo będziemy musieli zrobić cięcie, jak się to będzie pobierało. I tak to będzie miało. Nie sponsorujemy żadnych filmików, więc i tak mi za tutaj. Gdzie mnie tu będziesz pokazywał cośik? Weź to wyłącz. Dobra. Dobra. To nam się będzie pobierało, więc widzimy się, jak już będzie pobrane. Na razie. Dobra, już jestem po cięciu, minęło jakieś może pół godziny. Jak widzicie. Widzicie czy nie widzicie? Jest ta oto godzina. Więc pobieramy. Mi się już pobrało. Wy możecie mieć tutaj. Tutaj w tym rogu. A ja klikam zieloną tutaj w ten plik. I nie robi się tak jak traktory. Jak maszyny. Sorry, czekajcie. Muszę was lekko przestawić. O, dobra. Przed chwilą miałem to. Możecie słyszeć mój biusiek, ale to trudno. Kurde. No, dobra. Będzie. I tu mamy zielona kraina plik. Też. Prawy przycisk myszy. O, to. I tu mamy też, tylko tu jest wypakuj to. FS19, zielona kraina. No to klikamy. I to nam się przetwarza. Jak to można tak powiedzieć w ogóle. I potem jeszcze raz klikacie. Potem jeszcze raz klikacie i kopiuj i dokumenty My Games Farming Simulator 19 moc i wklej i czekajcie. Znowu usuwamy wszystko. Wszystko i klikamy farming. Dobra. No tak będzie. No 15-minutowy film. Ale żebyście pobierali to fajnie. Mi się już trochę dłużej to wczytuje, więc muszę troszkę poczekać. Będzie czy zaboli? A jest! I mamy. Dajmy sobie na. O, to mojego kolegi safe. Może tam mu jeszcze pomóc w zbudowaniu, ale to mniejsze z tym. Jak widzicie, bolusiowo 7.5. Mam pobrane naprawdę fajna mapa, więc polecam ją. Giermokrzyn to też fajna mapka.
I mamy sobie Polska Krajina, to też fajna mapa. Czemu mi się to nie pobrało? Ha! Idzie? Dobra, ja wszystko dobrze zrobiłem, ale mi się nie pobrało, była zbugowana mapa, pewnie, albo coś się stało innego, więc dziękuję za tym w tym odcinku i pobierajcie to, na pewno ja to zrobiłem dobrze, ja to na pewno zrobiłem dobrze, upewniam wam, ja to na pewno zrobiłem dobrze, tylko coś nie zadziałało, albo się coś pokikciało, albo coś się, czekajcie chwilę. Albo miałem farminga włączony. No właśnie, mogło być tak, że włączyłem farminga, ale to nic. Zostawcie łapkę w górę i suba tam na dole. I trzymajcie się, na razie, cześć. Do następnego odcinka z farminga 19. Elo!